Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale. Tytuł taki troszkę negatywny. Wczorajszy dzień mnie rozczarował. No rozczarował mnie wczorajszy dzień, nie mogę tego ukryć. No i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o przeciwnościach, które napotykam podczas budowy całej naszej osady. Była ostatnio cały czas praca, robiliśmy dużo różnych rzeczy. Dzisiaj też Wam pewne rzeczy pokażę, co się udało zrobić przez ostatnie dni. Ale wczorajszy dzień mnie rozczarował i to był taki moment, w którym powiedziałem nie, nie może tak być. Działam, będę to tworzył i będę to robił. Ktoś może powiedzieć, że jestem uparty jak osioł, czy coś w tym stylu, ale to nie chodzi o to, bo czasami dużo przeciwności, dużo okoliczności wskazuje na to, że no nie jest tak, jak być powinno, albo te okoliczności chcą nas po prostu zniechęcić do tego, co robimy. No i wczoraj opowiem Wam wczorajszy dzień. No wiecie, plany i robię taras. Będę robił taras, zrobię sobie konstrukcję. Dzisiaj miałem już obkładać sobie deską, przykręcać deskę. No i jutro miałem kończyć taras. Miał być gotowy. No dobrze, okej, no takie plany. Pojechałem po materiał. Zrobiłem to, zrobiłem tamto. Przyjeżdżam. Ulewa. Miało nie padać. No, prognoza była taka, że miał nie padać ten deszcz. No, ale niestety zaczął padać. No i dobrze, no patrzę na prognozę. Za pół godziny, godzinę ma przestać padać. No to mówię, dobra, no to okej, no to coś tam sobie jeszcze zrobię. Jakąś szafeczkę, pokażę Wam, zmontowałem szafeczkę. Coś tam sobie jeszcze porobię. No ale dobra, no minęła ta godzina. No coś tam się przeszło. Troszeczkę gdzieś tam się rozchmurzyło. Mówię, dobra, odkrywamy deski. Bo wiecie, no mam tutaj na kilku stertach w różnych miejscach deski. No i no muszę je odkryć z blachy, z folii i tak dalej. No i nie chciałbym, żeby mi to po prostu zalało. Sezonowałem je prawie 5 lat, czy tam 4 lata, no to szkoda by było, żeby to deszcz zalał, żeby były mokre. No i mówię, dobra, to odkryjemy sobie te deski, zaczniemy robić. No i co? Oczywiście zaczęło znowu padać. Okej, no dobra, mówię, okej, dobrze. Przejdzie deszcz, będziemy kontynuować. I znowu troszkę przeszło, ale za chwilę znowu zaczęło padać. No i zacząłem tutaj robić taras w tym deszczu i zamiast mniejszych opadów były coraz większe. No i w pewnym momencie powiedziałem, okej, koniec, dzisiaj nic nie zrobimy. No i tak, plany planami, rzeczywistość rzeczywistością, pogoda pogodą, otoczenie otoczeniem. No i powiem Wam tak, kilka lat temu jeszcze bym z tym walczył. Jeszcze bym ubrał, nie wiem, coś przeciwdeszczowego, stwierdził, się nic nie stanie i tak dalej i bym to ciągnął. Ale w pewnym momencie po prostu odpuściłem. Nauczyłem się odpuszczać pewne rzeczy i po prostu je puszczać. Mówię, okej, nie dziś, jutro spokojnie to wszystko zrobimy, zaplanujemy, zorganizujemy, a dzisiaj sobie troszkę odpoczniemy. No i to całe odpuszczanie, przynajmniej z mojej perspektywy, jest to ważna rzecz, której się nauczyłem tak naprawdę, bo większość swojego życia po prostu zaciskałem zęby i po prostu walczyłem z całym otoczeniem, z całą rzeczywistością, a teraz po prostu mówię, nie, jutro też jest dzień, spokojnie, wrócę tutaj z lepszą siłą, z lepszą energią, z lepszą mocą i tak właśnie jest, powiem Wam szczerze. Że po prostu wiem, że dzisiaj zrealizuję dwa razy więcej, niż miałem to zrealizować wczoraj i nadrobię wszystko, ponieważ po prostu to czuję. I tak jest, taka jest rzeczywistość czasami, że no musimy odpuścić. Czasami odpuszczanie łatwiej przychodzi, czasami trudniej. Najgorzej jest, jak już jesteśmy w tej sytuacji, to teraz się łatwo mówi, ale jak jesteś w trakcie takiej sytuacji, to nie jest wcale tak łatwo. Więc morał z tego taki, że warto czasami sobie odpuścić. I ja sobie tarasik, jeszcze nie widzicie, wczoraj odpuściłem. I mówię, okej, dobra, dzisiaj wracam, ma być słoneczko według prognozy. Wczoraj też miało być. No i będziemy dalej tutaj wszystko robić. Także początek taki, a dalsza część będzie lepsza. Zacząłem od tej złej wiadomości. Aha, jeszcze chciałem Wam opowiedzieć troszkę o tym, jak to wygląda tutaj, jak pracuję. Bo ja nagrywam po prostu to, co wykonuję, to, co robię. I rzadko dzielę się z tym, co gdzieś tam we mnie pracuje. W tym momencie jestem właśnie na takim etapie, że rozmyślam nad pewnymi rzeczami. Muszę podejmować bardzo trudne decyzje i tych decyzji jest wiele w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia potrzebuję
przemyśleć pewne rzeczy i przeważnie jest kilka rzeczy na raz, które się nakładają, bo trzeba zrealizować to, tamto, tutaj coś zrobić i ja muszę podjąć decyzję. I chyba od początku swojego życia może miałem takie sytuacje, że miałem tak napięte dni, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, ale tutaj powiem wam szczerze, że to jest coś tak... chodzi mi o tą decyzyjność, nie? O ilość pracy. Nie, że mam za dużo pracy, czy coś w tym stylu, tylko o to, ile decyzji muszę podjąć, nie? W ciągu jednego dnia, w ciągu jednej godziny, w ciągu jednej minuty. I no, tego chyba jeszcze tak w życiu nigdy nie miałem, żeby aż tyle tych rzeczy było. No i to jest ciekawe, jak to sprawia, że szybciej podejmuję decyzję. Muszę szybciej podjąć decyzję, bo czas ucieka i muszę tą decyzję podjąć, a jestem typem człowieka, że na przykład jak jestem w supermarkecie, robię zakupy, to zestawiam sobie kilka różnych produktów, czytam etykietę, czytam skład i czasami potrafię godzinę stać przed półką, zanim dokonam wyboru, czy to, czy tamto, zestawiam cenę, zestawiam jakość, zestawiam termin przydatności, tak? I tak jest ze wszystkimi produktami. Lubię też sobie wszystko zestawiać, dlatego jestem wdzięczny za to, że jest internet i mogę sobie zestawiać wszystko w moich zakładkach, w Excelu, czy na stronie internetowej i mogę sobie wszystko to zestawiać i jest mi o wiele łatwiej podejmować decyzje, dlatego ja zakupy robię większość przez internet. Czasami jak coś fizycznie potrzebuję dotknąć, potrzymać, zmierzyć, to jadę sobie do supermarketu, czy tam do marketu budowlanego, czy na skład budowlany, ale generalnie staram się wszystko kupować przez internet, ponieważ po pierwsze mogę zwrócić do 14 dni bez podania przyczyny i to działa super. A druga sprawa, siedzę sobie w cichym domeczku, sam, mogę sobie to wszystko zestawić, pomyśleć i tak dalej, i tak dalej. I mi jest łatwiej podjąć decyzję i przeważnie te decyzje są trafne. Jak jadę do supermarketu, czasami jest dużo ludzi, hałas, ktoś tam, sprzedawca podchodzi, pyta czy to, czy tamto, czy ten. Czegoś nie ma, jakiegoś produktu, nie można go zobaczyć, zmierzyć albo tylko zamówić przez internet. No i czas, przede wszystkim czas, trzeba dojechać, wrócić i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie to też jest właśnie, jeśli chodzi o taką decyzyjność. Z drugiej strony lubię to, co robię, robię to, co lubię i jestem szczęśliwy z tego, że mogę to robić i wdzięczny w zasadzie, że mogę to robić, tworzyć to siedlisko. Jest to na ten moment dla mnie najbardziej wymarzona praca, jaką mógłbym sobie wymarzyć w danej sytuacji życiowej. I tak, i są takie dni, gdzie jest mi ciężko, jest mi źle, pytam się po co mi to wszystko, po co mi to wszystko było, ale to wszystko mija, wracam tutaj z nową energią, właśnie z nowym takim vibe'em i po prostu tutaj działam. I już się nie mogę doczekać tego, jak to wszystko w całości będzie wyglądało, mam jeszcze wiele różnych pomysłów, które będą na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tej osady. Ale już uważam, że tutaj jest naprawdę pięknie, ale jak jeszcze doprawię to wszystko tymi pomysłami, to będzie idealnie, perfekcyjnie i będzie to miejsce marzeń i z bajki i tak dalej, i tak dalej. Na razie jest w mojej głowie. Mam nadzieję, że powoli wam się robi jakiś tam zarys tego, jak to będzie to wszystko wyglądało. No, ale tak, mega, mega. Miałem w życiu różne prace, nawet byłem kurierem, rozwoziłem paczki. I wiem, jaka to jest ciężka praca i szacunek dla każdego kuriera, który jeździ po rejonach i rozwozi paczki i ma cały czas kontakt bezpośredni z różnymi klientami. Nieraz to jest praca od godziny 5, 6 rano, w zasadzie do godzin późnych wieczornych, gdzie cały czas jesteś w pędzie. Pracowałem w gastronomii, też od rana do wieczora, czasami weekendy nieprzespane, prowadziłem działalność gastronomiczną, food trucki i tak dalej. Wiecie, było tych prac trochę, prowadziłem swoją wypożyczalnię kamperów, swoją działalność na pełen etat, miałem 4 przedsiębiorstwa w pewnym momencie, które prowadziłem, więc gdzieś te przez moje, powiedzmy, tą dekadę takiej działalności w różnych branżach trochę zaliczyłem tych prac. To nie jest tak, że nie mam tego doświadczenia i nie wiem jak to jest pracować fizycznie, czy tak umysłowo bardziej. Myślę, że udało mi się to wszystko gdzieś tam przepracować. Pierwsza moja praca była taka, że
zacząłem studia zaoczne na Akademii Górniczo-Hutniczej i chciałem odciążyć rodziców, więc zacząłem pracę. Praca była taka budowlanka, miałem szefa choleryka, który na mnie krzyczał, wydzierał się i tak dalej, chociaż naprawdę byłem dobrym pracownikiem. Później zrobił mnie brygadzistą. Po kilku miesiącach miałem swoją brygadę, jeździliśmy na różne budowy, podejmowałem już decyzje jako 19-latek czy tam 18-latek i rok czasu tak pracowałem i właśnie po tym roku czasu stwierdziłem w takiej pracy właśnie w takim środowisku, że to nie jest dla mnie. Że jak mam nawet 1000 zł zarobić miesięcznie, to chciałbym, żeby to były zarobione pieniądze na moje konto bezpośrednio, na swojej działalności, na tym i mieć świadomość, że mogę się cały czas rozwijać. Ze każdym kolejnym zadaniem będę się rozwijał, że nie będę miał nad sobą sufitu i to ja będę decydował o tym, ile ja zarabiam, w jakim miejscu jestem i co robię. Nie jest to łatwe, nie każdy potrafi być swoim szefem, ale ja odnalazłem w tym drogę i myślę, że na ten moment nie chciałbym się zobowiązywać żadnym etatem, żadną pracą, która jest w jakichś ramach czasowych, która mnie wiąże i dążę do tego, że właśnie praca w tym siedlisku, taka wizjonerska tej osady, no po prostu mnie motywuje do tego, choć czasem nie jest łatwe. Łatwo, do tego, żeby to robić i w ten sposób żyć. Także polecam. Osobom, które tego chcą, oczywiście, że to jest dużo różnych rzeczy. Nawet właśnie kupując materiał, czy licząc koszty, szacując pewne rzeczy, trzeba wziąć pod uwagę właśnie to, że no będziemy mieli problemy z podjęciem decyzji i z odpuszczeniem czasami, albo z dobrą decyzją, właściwą decyzją. No, z tym to się wiąże wszystko. Także tyle na ten moment. Teraz wam pokażę, co się udało w ostatnim czasie zrobić. Jeśli chodzi o taras, to mamy belkę. Pierwszą belkę. Tutaj udało mi się tutaj dodźwigać. To jest kawał belki. 7,5 metra, przekrój 17x17. Jest to właśnie belka z pierwszej mojego tartaku, z pierwszej tarcicy. Pamiętacie, 5 lat temu ścinałem tutaj drzewa. Wycinkę robiłem i to jest właśnie ta belka, mam takie 4 i pójdzie tutaj jedna, druga i tu pójdzie cały stelaż i zabudowa tarasowa, no jak widzicie, no tyle się udało wczoraj zrobić, ale przywiozłem sobie bloczki betonowe, przygotowałem sobie tutaj podłoże, nawieźliśmy jeszcze klińca, no więc jakieś tam przygotowania po prostu tutaj już były. Udało mi się jeszcze kupić taką fantastyczną szafeczkę, która idealnie wkomponowała się tutaj między umywalkę a kibelek, no wiecie, ręczniczki, coś w tym stylu. Pomału właśnie doposażam domek w jakieś tam różne akcesoria. Udało mi się właśnie ją zmontować i stwierdziłem, że to będzie dobra robota na wczorajszy dzień. No i niestety znowu się rozlało. Ale nie poddajemy się, bo i tak mam co robić. A właśnie niedawno dotarła do mnie szafeczka, a w zasadzie 5 sztuk takich szafeczek, takich podnoszonych, fajnych, które zagoszczą tutaj na ścianie kuchennej i w małym pokoju, tak aby można było sobie tutaj trzymać ubrania i w pokoju i tutaj, no i zrobimy taką zabudowę tutaj z 3 szafeczek. A jeszcze tutaj na górze będzie pawlacz, przedłużę po prostu antresolę, znaczy takie 30 cm, żeby można było sobie tam wrzucić walizki, jakieś ciuchy, ubrania, coś większego, jakieś koło ratunkowe dla dzieciaczków czy coś w tym stylu. A tutaj na razie zamontujemy szafeczki, no i tak muszę je poskładać, więc zabieram się do pracy. Rozpakujemy sobie. W zasadzie tutaj mamy front. Dąb Delano, jasny. Taki front. A właśnie, nie uważać. No właśnie. Trzeba ostrożnie, żeby nie porysować. No właśnie. Thank you.
proszę Państwa, szafeczka gotowa, złożona i teraz ją przymierzymy. I będzie ona tutaj, dokładnie tutaj, z takim delikatnym dystansem, ażeby nie haczyć. O, o. Proszę bardzo, będzie się tak otwierała, a zamocujemy ją na kątownikach od środka. No. I co? Podoba się, czy się nie podoba? No mi się osobiście podoba. Widzicie w ogóle coś? Halo? Widzicie coś? Muszę zobaczyć. No tak ledwo co widzicie. No i tak będą tutaj na całej długości trzy sztuki. Trzy sztuki. Trzy. Dobrze, to ja ją montuję i zaraz do Was wracam, jak zmontuję to wszystko. No i dość przyjemnie to wygląda. Myślę, że jak ten rząd jeszcze tutaj będzie do tego miejsca, to fajna taka zabudowa się nam tutaj zrobi. No i proszę Państwa, szafeczki gotowe. Myślę, że idealnie wkomponowały się tutaj w całą kuchnię. A na sam koniec wrócimy jeszcze do tematu SUV, które pokazałem Wam w poprzednim odcinku. Makram, które wykonała osoba oglądająca nasz kanał i właśnie tych SUV. Postanowiliśmy, że nasze domki będą nosiły nazwę Sowie Domki. Każdy domek będzie sowim domkiem i będzie wyróżniał się kolorem. Jeśli powiesimy w tym domku żółtą sowę, to będzie to sowi domek żółty. Jeśli powiesimy zieloną sowę, będzie to sowi domek zielony. I tak dalej. Także myślę, że fajnie, ponieważ domki są właśnie takie małe, zgrabne i takie trochę sowie dziuple, nie? Jak, co myślicie na ten temat? Nam się pomysł bardzo spodobał, więc będą to sowie domki. Szukaliśmy długo nazwy. Już byłem przekonany, że będzie to wilk, dzik i niedźwiedź. Tak miały się nazywać domki. Już gdzieś tam nawet w notatkach sobie podpisywałem. Nie wiem, na przykład jak miałem gwarancję od klimatyzatora, to sobie podpisałem już domek numer 1, wilk. Ale będą to sowie domki. I ten domek, w którym aktualnie siedzę, będzie sowi domek zielony. I będzie to pierwsza makrama, która mi się najbardziej podoba i będzie to właśnie zielona. Także witam Państwa z dzisiejszego sowiego zielonego domku. Planuję też zrobić napisy tutaj przed domkami, tak aby każda osoba, która będzie korzystała tutaj z naszej osady, wiedziała, do którego domku ma się udać, odbierając klucze oczywiście i meldując się tutaj w osadzie. A Marcin wraz z żoną, którzy wykonują te makramy, oni wykonują je hobbystycznie, otrzymali od nas weekend w osadzie. Także będą mogli spędzić w sowich domkach
fantastyczny czas. Jest jeszcze kilka zmian w naszym siedlisku, ale niestety dzisiaj wam tego nie pokażę, bo się rozpadało, a nasza kamera no jest powiedzmy chlapoodporna, ale wodoodporna nie jest i wolę nie biegać z nią w deszczu. Więc pokażę wam to wszystko w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za obecność podczas dzisiejszego filmu, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych. Cześć! Thank you.